cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Co nas w tym roku zaskoczy na festiwalu? 3 dni pełne koncertów, można by tak wymieniać. Na pewno będzie Magda Umer, która powraca jako reżyser na deski Opolskiego Amfiteatru. Na pewno będzie Maryla Rodowicz, bez której nie może zabraknąć festiwalu w Opolu. Ale w tym roku wyjątkowo, bo w koncercie premiery ona startuje o nagrodę Karola Musioła, będzie walczyła z innymi premierowiczami. No i wyjątkowa gala z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Zanim o samych koncertach, coś jeszcze o scenografii? Jakieś nowe elementy się pojawiają? Scenografia bardzo bogata, z takim dużym, nierozszytym ekranem diodowym z tyłu, z dwoma mniejszymi ekranami diodowymi i z diodą zainstalowaną w podłodze, także to będzie bardzo multimedialna scenografia w tym roku. Bardzo zabudowane boki w taką skorupę przypominającą cegły. To ma być nawiązanie do Wieży Piastowskiej, także mamy nadzieję, że będzie inaczej. Trochę chcielibyśmy, żeby było takie historyczne nawiązanie do dawnych festiwali opolskich, więc jest wmontowana na stałe nazwa Opole 2015. Tak jak to było kiedyś dawniej w Opolu. Chyba będzie fajnie. Uroki tej scenografii docenią zarówno telewidzowie, jak i ci, którzy znajdą się w amfiteatrze? Tak, dlatego, że ta scenografia ma przywoływać taki klimat każdego utworu. Przez te ekrany diodowe, na których będą projekcje przygotowane pod każdy występ inne, projekcje świateł dodatkowe, ma to wzbogacić cały walor artystyczny i wizualny. I będzie to widać również w amfiteatrze, nie tylko w odbiornikach telewizyjnych. Tak, to nie jest tylko pod telewizję przygotowane. To teraz o festiwalach. No, sporo powrotów. Wspomniał pan już Marylę Rodowicz, ale w tym roku z Donatanem. Tak, po raz 35 z Donatanem. Maryla nie boi się nowych wyzwań. To jest zupełnie inny anturaż muzyczny. Nie znamy takiej Maryli. Marylę znamy z pięknych piosenek napisanych przez panią Agnieszkę Osiecką. Donatan zaproponował coś nowego, coś swojego. Maryla nie boi się takich wyzwań. No, zgarnęła wszystkie nagrody Festiwalu Opolskiego, od ikony poprzez grę, więc może teraz będzie super premier. Nowe otwarcie być może. Tak. Nowa Maryla. Będzie też koncert poświęcony Jeremiemu Przyborze. Tak, z okazji 100-lecia urodzin poety polskiej piosenki. Ten koncert będzie reżyserowała Magda Umer. Reżyseruje Magda Umer, prowadzi Magda Umer w towarzystwie grupy kabaretowej Mumio. Na scenie pojawią się artyści i tacy, którzy już znani są z interpretacji pana Przybory, czyli jak Hania Banaszak, ale też będą nowe wykonania. Będzie Natalia Przybysz, będzie Zakopower, będzie Joasia Kulik. No, coś wyjątkowego, coś takiego, co ma... Chcielibyśmy, żeby ten koncert przeszedł do historii Festiwalu Opolskiego, podobnie jak reżyserowany przed laty przez Magdę Umer Zielono mi z okazji poświęcony Agnieszce Osieckiej. Trochę ironicznie być może, ale żartobliwie, ale pani Magda Umer była łaskawa określić, zapowiedzieć ten koncert słowami, że będzie seks, ruja i poróbstwo. Tak powiedziała i tego się trzyma, tak. Oprócz tego powrót Edyty Górniak. Wielki powrót Edyty Górniak. Edytę Górniak zobaczymy 3 razy w 3 koncertach Festiwalu Opolskiego. Od dziś, od piątku startuje festiwal koncertem 50-lecia zespołu Skaldowie. To są super debiuty ze Skaldami. Edyta będzie gwiazdą tego koncertu. Wykona piosenkę z repertuaru Skaldów. W sobotę w super premierach będzie miała wielki swój recital z okazji 25-lecia pracy artystycznej, a w niedzielę w gali wystąpi w pięknej balladzie z Mietkiem Szcześniakiem Dumka na dwa serca. Oprócz tego Edyta Bartosiewicz. Edyta Bartosiewicz, której tutaj bardzo, bardzo dawno nie było. Edyta także, to jest taki wielki powrót Edyty, wykona medley swoich największych przebojów, także w gali jubileuszowej, w gali 90-lecia Polskiego Radia. Artur Rojek między innymi też. Tak. Lista wokalistów jest wyjątkowo długa w tym roku. Tak, te wszystkie gwiazdy, no możemy spokojnie powiedzieć, że gwiazd na pewno w tym roku jest 52 plus i 3 kropeczki. Dlaczego nie ma kabaretonu? No muszę zadać to pytanie, bo wszyscy o to pytają. Wieczoru kabaretowego jako koncertu nie ma, ale w każdy dzień festiwalu dołożone są grupy kabaretowe, które mają wzmacniać każdy z koncertów. I tak w koncercie pani Magdy Umer jest i Mumio, i grupa Mozarta. Są także taka trupa kabaretowa bardzo popularna w scenach trochę może nie tak dużych jak Opole. Nazywa się Pożar w Burdelu i ci artyści będą także na scenie podczas tego koncertu. W sobotę super
Super Jedynki prowadzi Kasia Pakosińska z Arturem Orzechem, więc sama Kasia gwarantuje nam wspaniałą dawkę humoru. Później Kabaret Paranienormalni wystąpi w super premierach, a w niedzielę Artur Andrus w towarzystwie Jasi Kołaczkowskiej, znanej dawniej z kabaretu Potem, teraz Kabaret Hrabi, no i trzonu Kabaretu Moralnego Niepokoju, czyli Robert Górski. Mamy nadzieję, że będzie bardzo śmiesznie, mimo tego, że nie ma tak dużego wieczoru kabaretowego. No ale to z racji tego, że Festiwal w Opolu za każdym razem ma inny program koncertowy. Nie chcemy znudzić widza. Inne stacje komercyjne, a także Dwójka nasza telewizyjna ma tak duży, bogaty program oferty kabaretowej, która jest codziennie u nich na antenie, że oczekiwanie od kabaretów, iż przygotują na Festiwal w Opolu coś premierowego, no było dla nas nierealne. Stąd takie kroki. Postaraliśmy się o wybór tych grup kabaretowych, które mogą nam zaoferować w Opolu coś świeżego. Nie chcielibyśmy mieć powtórek w Opolu. Chcielibyśmy, żeby widzowie, którzy zapłacili bilety szczególnie, dostali to coś, co mogą za chwilę zobaczyć w Dwójce, albo co już to zobaczyli. Ale to jest rodzaj eksperymentu i to wyklucza, że w przyszłości ten kabaret absolutnie wróci? Ten eksperyment, jak to pan nazwał, nie wyklucza powrotu całego koncertu kabaretowego. W zeszłym roku mieliśmy taki przedsmak takiego testu. Zrobiliśmy kabareton, który nazywał się Folkowo i Kabaretowo i to był kabareton, w który już wpuszczaliśmy wokalistów. Proszę pamiętać, że Festiwal w Opolu to święto polskiej piosenki, polskiej muzyki i to jest naszym celem, żeby wytłuścić to i bardzo, bardzo mocno uwypuklić. To jeszcze trochę poplotkujmy. Ktoś odmówił przyjechania do Opola? Nie, nikt nie odmówił przyjechania do Opola. Mało tego, do gali 90-lecia Polskiego Radia lista zapisów była tak długa, że musieliśmy z przykrością niektóre nazwiska wykreślić, bo czasu nam nie starczyło. No, sporo gwiazd w jednym miejscu, więc pewnie i gwiazdy też mają specjalne jakieś oczekiwania i wymagania. Ale nasze gwiazdy są oryginalnego się pojawiło. Gwiazdy są bardzo przyzwoite. Zdyscyplinowane. Tak? Zdyscyplinowane, stawiają się na próby. Może lubią jakąś wyjątkową wodę smakową, którą chcieliby mieć w swojej garderobie, ale nic poza tym. Będzie podobno nad amfiteatrem krążył też dron, który będzie przekazywał takie ujęcia z lotu ptaka. Testujemy taki dron, który chcielibyśmy wykorzystać w jednym z koncertów, prawdopodobnie w niedzielnym, żeby pokazać panoramę Opola i to wszystko, jak wygląda cała ta infrastruktura wokół amfiteatru, bo nie wszyscy wiedzą, że tam jest bardzo dużo wozów transmisyjnych, dużo innych mediów, które tutaj zjeżdżają na ten festiwal, żeby go relacjonować, między innymi duże studio Radia Opole, które mieści się tuż obok amfiteatru. Także sprawdzimy takie możliwości. Jeśli będzie to wykonalne, to za Odrą, czyli w takim pasie bezpośrednio za amfiteatrem, wystartuje dron, który pokaże taki rzut panoramiczny Opola. Czyli będzie można pomachać i zobaczyć się za jakiś czas w telewizji. Jednym zdaniem, gdyby pan jeszcze miał zaprosić do oglądania tegorocznego festiwalu. Festiwal startuje już dziś 20:25 wyjątkowym koncertem z okazji jubileuszu Skaldów. W tym koncercie chciałbym jeszcze podkreślić, że oprócz Skaldów zobaczymy gwiazdy specjalne. To jest wymieniona już Edyta Górniak, ale to także będzie Golec Orkiestra, to także będzie Monika Kuszyńska. No i chcielibyśmy, żeby ten festiwal był bardzo energetyczny, pełen przebojów, pełen piosenek, które podrywają do tańca. Zapraszamy, więc dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Mikołaj Dobrowolski, rzecznik 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2015.